Dzisiaj spotykamy się w grze Projekt Zomboid. Jest to gra polegająca mniej więcej chyba na przetrwaniu w apokalipsie zombie. Ogólnie najciekawsza rzecz w tej grze jest taka, że ja kompletnie nie wiem, o co w niej chodzi. Więc wydaje mi się, że zaczniemy od samouczka. Ogólnie dawno filmu nie było. Głównie dlatego, że mi się nie chciało, ale teraz też mi się w sumie nie chce za bardzo. Ale uznałem, że w sumie jak miałem chwilę czasu wolną, to uznałem, że sobie nagram coś. A że w Projekt Zomboid nigdy nie grałem, zacząłem chyba. Kupiłem tą grę jakoś na przecenie na święta, jakoś finalnie nie miałem nigdy okazji zagrać, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Witamy w Projekt Zomboid. Niedługo umrzesz okrutną śmiercią i pamięć po tobie zniknie. Wszystkie twoje trudy okażą się daremne. Upewnij się więc, że tanio skóry nie sprzedasz. Przyciśnij spację, aby kontynuować. Czemu jestem babką jaką? Jak tu się chodzi? Zacznijmy od podstaw. Możesz zbliżyć i oddalić widok, kręcąc kółkiem myszy lub wciskając i. Właśnie tak. Spójrzmy na informacje o postaci. Mrugające serce. Muszę kliknąć i tu mam stan zdrowia. To twój stan zdrowia. Zadrapania, ugryzienia, połamane kości, wszystko będzie tu wyświetlane. Z tego menu opatrzysz także swoje rany. W jakiś sposób, nie wiem jeszcze w jaki, ale mam nadzieję, że niedługo to zobaczę. Umiejętności. Dobrze, naprawdę szkoda, że niedługo zginiesz. To menu wyświetla punkty umiejętności. Pasywne, jakieś kondycja, siła, broń palna. Wydaje mi się, że to jest mega. Wiem, że to jest na przykład multiplayer. Odpowiednik chyba ten Starf Together, taki bardziej starszy. Czemu ona ma teksturę siana na głowie? Magda Gessler. O kurde. Kluski ma na głowie. Makaron. Nieźle. Tam coś stoi. Aby przejść przez okno. Aha. Przytrzymaj. Aha, w ten sposób, dobra. A, muszę jeszcze ją dobić, dobra. Dobra, z czasem wydaje mi się, że mogę to faktycznie ogarnąć jakoś. Tutaj chyba ojciec jest. Nie wiem. Dobra, jakieś podstawy tutaj chyba zauważam już. Są przykusy i otwórz bramę klawiszem E. O, dobra. Muszę plecak wziąć? A skąd ja mam wziąć plecak? Weź wszystko. O, aha. Chyba nie z tego powinienem to wziąć. O kurde, co to było? Tata był przygotowany na wszystko, ale ciebie się nie spodziewał, co nie? Weźmy jego graty. Nie przejmuj, ale to ja się pokaleczę, bo przecież to okno jest z kolei całe w szkła. Mogę to jakoś, nie wiem. Chyba się skaleczyłem. O nie, rozbite szkło rozcięło ci ręce i krwawie. Kto mógłby to przewidzieć? No, kompletnie pojęcia nie mam. Chyba powinienem się. Kliknij pewnie na czerwony. Zabandażuj bandażem. Czy jeśli licząc swoją siostrę leżącą na ziemi, no dobra. Lepiej przechodzić jakieś ubrania zapewniające ochronę. Dobra, wydaje mi się, że jestem gotowy. Inicjał, aby przykucnąć i podejść do ogrodzenia z siatką. Wiesz już jak biegać, a teraz
czas na sprint. Biegnij sprintem na... W sensie, co mam? Otworzyć to jakoś? Antidotum. Aha, krzyknąłem. Wydaje mi się, że to będzie kolorowa zabawa. O kurde, ile ich tu jest? Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, żeby bronić. O kurde, a jak się to przeskakiwało? O kurde. Chyba nie ucieknę od tego. Aha, i pustą mam strzelbę ogólnie. Ale dobra, może jeszcze gdzieś tutaj pobiegnę. I coś jeszcze zdziała może. Mogę to otworzyć? Nie. Jak się otwierało? Aha, znowu krzyknąłem. No tak. Zauważam, mam problem, bo... A, plecak. Nóż, nóż, nóż. Jak ja mam to wyposażyć? Dobra, chyba nie mamy wyjścia. Musimy zginąć. Aby uzyskać wskazówki w grze, wciśnij F1, aby otworzyć podręcznik przetrwania. Wróć do menu głównego i podejmij próbę przetrwania w prawdziwym incydentu. A prawdziwego incydentu w hrabstwie Knox. Wydaje mi się, że tutaj trzeba będzie coś pokombinować z tym. Dzieją się tu rzeczy niespodziewane. Co to są za książki? Czasopismo. Wezmę sobie na później. Wydaje mi się, że dobrze by było poszukać jakiejś broni tak na start. Jak tu się obraca kamerę? Oj, na pewno nie w ten sposób. Ale dobra, może nic mnie nie usłyszało jeszcze. Ważna jest tutaj świadomość otoczenia. Co to jest? Ej, tam jest jakaś... Schowek jest, może coś tu będzie. Tylko dobrze by było te drzwi zamknąć. Tutaj syczy coś. No trudno. Jakby nic nie poradzę. Może na grillu coś będzie. Nie, pusty jest. Wejdźmy z powrotem do domu, może? Nie wejdziemy. Dobra, nieważne. Se przejdę po prostu w ten sposób. Ciekawe, czy mnie słyszą, jak tak przeskakuję przez płot. O kurde, tu coś jest. To jest jakaś ziebnięta. No i wszyscy są jacyś chyba. Specjalni. Nie mam broni. Jak ja mam tu przeżyć dłużej niż 3 minuty? O kurde, ile ludzi. Nara. Kurde, ile tu jest ludzi? Wszystkie mnie gonią. Pomocy. Co jest? O, chyba odpuściły. Spróbujemy zawalczyć. Jeden zombie, jak jest tylko. Dobra, pierwszy kill chyba. Nie no, tego też musimy się pozbyć, bo będzie nas denerwował. Ała, uwalił mnie. Nie wiedziałem, że przyda nam się jakaś koszulka czy coś, żeby to zabandażować. W takim razie. Kurde, się wypaliłem teraz. Wypadł. No chyba, że pozbędziemy się go. Wypadł. Wow.
Okej, w końcu. Dobra. Ile tu tych zombiaków? Jest taka mała. W sensie... Wypadł, poszuj się. O. Zbutuję go. Kolejny. Czysto? Chciałbym. Dobra, powiedzmy, że jest czysto. Bandaż by mi się przydał jakiś. Bo krwawie. Spróbuję ich zgubić może. Dobra, nie. Rezygnuję z tego. Poza tym krwawienie też powinno kiedyś ustąpić. No daj mi spokój, no. Umrzyj. W końcu, ile masz? Oknem może wejdę? Nie? A, no zajebiście. Ale może tu będzie coś. Te drzwi tu są otwarte. Jezus, taśma naprawcza. Może taśmą się obandażuje. Brzmi to dobrze. Budzik. Cię wykrwawię niedługo, bo się szkłem skaleczyłem. To niedobrze wnosi. W sensie mogło być lepiej. Czemu one za mną cały czas lezą? To nie było planowane. Ty, nie mam energii. Ale dobra, no to się przejdę po prostu. Może przejdę przez las? To ja zgubię. Ty, co nie jest takie łatwe. Przydałoby mi się gdzieś usiąść i odpocząć. Na przykład na tym krześle sobie posiedzę chwilę. Odpocznij. O, mam już infekcję. Bez sklepu medycznego to lipa. Dobra, zobaczmy w tym sklepie tutaj. Chyba nie wejdę. Może ta górka śmieci coś. Albo i nie. Spinasz do papieru to jest coś, co na pewno mi się przyda w jakiś sposób. Kompletnie nie wiem, co mam tu zrobić. W sensie zapowiada się, że za niedługo umrę. I to tak... No dość niezdarnie. One chyba idą za moją krwią, tak mi się wydaje, ale... Mogę mieć... Definitywnie coś nie wabi do mnie. Ja nie mogę sprintować, bo jestem zmęczony w cholerę. Co za horda tam jest, no Jezu. Chwili spokoju nie mogę mieć. Jakiś płot może? To nie jest najcięższa gra, w jaką grałem, ale naprawdę... Bez przesady.
Dobra, jednego zgubiłem prawie, bo przeskoczył przez płot. Pójdę sobie chyba w las. W lesie mogę je zgubić. Co to był za odgłos taki? Nie wiem. Zadrapanie jeszcze lepiej. Tam jest jakaś cywilizacja. Tu ktoś kogoś żre. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy.